Po tej 15-minutowej przerwie ponownie z Kusamo witają się z Państwem Apolonisz Kot i Marek Rudziński. No, proszę Państwa, pierwsza seria. No, co by tu o niej powiedzieć? Pod każdym chyba względem była dziwna. No, po pierwsze, nie spodziewaliśmy się, że żeby awansować wystarczy 108 metrów. Po drugie, nie spodziewaliśmy się, że może wejść do drugiej serii Justin Dezinsekcja, Islam Abdal Rahman. Po trzecie, nie sądziliśmy, że Mustafa Ostasiowar może zajmować 13 miejsce. Po czwarte, nie sądziliśmy, że do drugiej serii nie wejdzie Muche Karata. Po piąte, nie sądziliśmy, że aby zająć 17 miejsce, wystarczy mieć notę 120. I po piąte, czy to już nie wiem, po które, nie sądziliśmy, że tylko 6 skoków będzie powyżej 140 metrów. I po siódme, szczęśliwa siódemka, nie spodziewaliśmy się, że pierwszy będzie Janusz Wietrzybabel. Co sądzisz na ten temat? Sądzę, to jest najdziwniejszy konkurs, jaki widziałem w historii mojej pracy w Mediamondzie. Powiem ci szczerze, mój też. No to jest strasznie dziwne, to było naprawdę, no zobaczyć takiego Justina Dezinsekcję w drugiej serii, to już się chyba nigdy nie zdarzy. Tak, i jeszcze jeden dziwny powód, nie sądziłem, że można dostać ataku padaczki na rozbiegu, jak dostał tam na rozbiegu to był biedy, ale na progu, kiedy się trzeba było odbić już, to nam Palen Coupé, no on chyba nie wiedział, że ma tą padaczkę. Chyba nie, dziwny ten konkurs. Państwa, mamy nadzieję, że w drugiej serii będzie wyglądać to w miarę normalniej. Martin Jestermnichen rozpoczyna drugą serię. No. Martin. 108 metrów w pierwszej serii i wszedł do drugiej serii. No chyba no, teraz już musi się poprawić. No, gorzej się już chyba nie da. Zobaczmy, no będzie dobry skok Martina, ale to i tak 125-6 metrów tylko. Nie ma 125. 125, 19, 19,5, 19. No już który konkurs rzędu? Austriak nie jest sędzią, co jest trochę. No, chyba trzymali. Chyba słusznie, no chyba słusznie. Ale Szweda cały czas widzi. Szwed jest, ale tak. O dziwo, Szwed zawsze zaniżał te noty, a teraz... A teraz dał wyżej, na te Austrii. No, sumie... Justin Dezinsekcja! No, tutaj jest, proszę Państwa, największa sensacja chyba tego sezonu. Chyba tak, no żeby Brytyjczyk zakwalifikował się w drugiej serii. Może w drugiej skoczy w ogóle 140 metrów. Może nasz mediamodowy Eddie Edwards pokaże w drugiej serii coś niesamowitego. No, pokaże nawet taki no, przyzwoity skok. Nie tak tragicznie, 106. No, krócej niż w pierwszej serii. Ale dla niego myślę, że ten jeden punkt, który zdobędzie, to wystarczy. Brawo, jeden punkt. Szacunek. Hamy. Kamy, czyli Justin. A my będziemy dmuchać w ekrany, jak będą skakali Polacy. Będziemy dmuchać. A zawala mu bryja, byś też nie podmuchał? Za zawala mu bryja? Tak. A dlaczego nie? Tak, no to zobaczmy. To jest sympatyczny zawodnik. Tak, a masz coś w swoim zeszyciku na tego temat? Kajecika. Ja tu mam mój kajecik, o zaraz ci mogę tutaj pokazać nawet, co tutaj mam. Mam tutaj notowanych moich zawodników w mojej drużynie. Do kadry, którą będę powoływał w futbolu na rzecz. Na przykład zawodnik wojeński, bardzo dobry, też jest u mnie Kossyk, a trenerem jest Wojciech Becker. Ja nie wziąłem swojego kajecika, zapomniałem dzisiaj. A widzisz, a następny mógłbyś wziąć, byś zrobił zdjęcie. A następny się pojawi kajecik. A no! Jak się pojawią statystyki, to się kajecik pojawi. A to nie głupi pomysł. Dobry pomysł, ale tymczasem zawal mu w ryja. Zawal mu w ryja, no. Może 120 metrów? Ja bym go w kajeciku zaznaczył. Trzeba go tak odznaczyć, że ten zawodnik może zdobywać punkty i może go zawalić skok. Niesamowicie, autor świetny, daleki od... O Jezus Maria! Ojejej, 138! Coś niesamowitego, co za skok, zawala mu w ryj! Ależ odpalił Egipcie, no właśnie, no nie dokończyłem swojego wątku o nim, że to jest zaskakujący zawodnik. Kto by się tego spodziewał? Zawal mu w ryj, 138! On jest naprawdę bardzo utalentowany, powiem ci, już to mówiłem w jednym z pierwszych konkursów, gdyby zawal mu w ryja trenował na co dzień, nie wiem, w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, nawet w Polsce. No, może w Polsce to nie, ale miałby naprawdę wielki potencjał i tak ma, ale jaki miałby wtedy? Że organizatorzy tutaj Mediamondu zmienią mu w końcu kamerkę, bo może na to zasłuży w końcu. Może, dawał mu w ryja. I oto on taką gracją nawet tutaj skakał. No, dawał mu w ryja. No to... Brawo, to będzie się ładnie wypiął. Znaczący awans. Zawala w klasyfikacji końcowej tego konkursu. Zawal, może on czekał, żeby mieć po prostu kombinezon jednolity. A może. Zobaczymy, czy ktoś tam na czacie napisał. Bo chyba napisał. Ale zawalił. Misia ma rację, tak, zawal mu w ryja, zawalił. Fantastycznie. No. Nam się tutaj publika zmniejszyła. Zmniejszyła. Oglądalność spada. A teraz Islam Abdal Rahman. Islam Abdal Rahman. No, kolejny.
To był ten, na którego z tych, ostatnich tak, mówiliśmy, najbardziej że wejdzie, stawialiśmy. Na Justina nie stawialiśmy, na trzym dostał. I teraz też to może być świetny skok. Ale nie. No, no jak na niego to i tak jest dobrze. Lepiej to niż pierwsze chyba. Trzeci, tak. Trzecie miejsce. 112, czyli wyprzedza Justina w sekcji. Islama Balraman. Dobry kolega Kuzaj Maha Almavia Mahira. Francuza. A więc Egipcjanin przed Austriakiem, Holendrem, Brytyjczykiem. No. Egipcjanin przed Austriakiem. No, to jest coś niesamowitego. A teraz kolejna postać, której byśmy się nie spodziewali w drugiej serii. To jest Moczesku. Rumun. Jak musimy się odnotować w kajeciku, że zdobył punkty w Wiśle. I że nie spożywa alkoholu. Tak, to przede wszystkim. Zobaczymy, co pokaże Smoczesku, bo zastąpił dobrego zawodnika z Pitea. I tak, Julian Sorin Pitea, dokładnie. Tutaj skoczył, no równo skacze, ale jednak bez rewelacji. 114,5 metra. Tak, na szczęście dzisiaj to jest taki początek zawodu, że mu wystarczyło, żeby się kwalifikować do drugiej serii. Martej Smoczesku jest na miejscu trzecim. No na razie wyraźnie zawal mu wryja. Ciekawe. Zestawienie, jak na razie. Bardzo ciekawe, tak naprawdę. Egipcjanin, Rumun, Brytyjczyk. No ale ja powiem, czekam. I Holender. Czekam ten kolejny skok, nie? A ten na następny. Gdzie zacznie lądować Irok-Deltantor Cormoran? Zanim Irok, to najpierw Merkel. Merkel. Trochę przystawka. Każdy, kto skacze przed Irokiem, jest przystawką. 114 metrów w pierwszej serii. Myślę, że teraz spóźnił ten skok. To nie będzie dalej w pierwszej serii. Nie. Jeszcze krócej. Podobny skok, trzecie miejsce. I on przegra i z zawalem mu wryją, i z Martinem Jestenem Mnisienem. Tak jest, drugie miejsce. No nic specjalnego. Nie, absolutnie, że Austriacy naprawdę dzisiaj bez rewelacji. Adolf Steinsberg, co jedynie gdzieś tam się zaplątał w kciuki. I Rodolotantor Cormoran. No, nasz kamikadze. Kamikadze, czy będzie znowu to samo? Czeka Irok. Jak on skoczy normalnie w końcu. Chcielibyśmy to zobaczyć. Bo to byłby naprawdę świetny skok w pierwszej serii, gdyby nie zrobił tych swoich akrobacji. A w powietrzu. Właśnie, a znając go, to on teraz zrobi. No widzimy, znowu na progu idealnie się odbił i aha. 115. Ale wyższe noty, zobacz. Może powoli zaczynają akceptować ten. No tak, wtedy był po 16,5. 16,5, no i tradycyjnie będziemy teraz mierzyć. Będziemy mierzyć. Masz jakieś coś do mierzenia? Nie mam miareczki. A mógłbyś wziąć. Pomyśl nad tym. Coś może się znajdzie. Może się założymy, czy weźmiesz następnym razem. Ja kajecik tylko wezmę. Ale miarki nie. A nie, miarki nie, nie. Dobra, to ja wezmę. Ja wezmę, będę mierzył. Ty weź miarkę, ja wezmę kajecik i będziemy zapisywać. Tak! Czekaj, bo nam zgubiliśmy na 90 metrze. No to podobnie jak w pierwszej serii. Tak, ale znaczy, to ładna pozycja taka w locie, zatrzymać to stop klatkę dać. Ciekawa pozycja. Nowa pozycja, no. No. A co ten pan tak się dziwnie patrzy? To chyba są panowie zięciowie. Panowie zięciowie i z Discus. I z Discus, no. Czyli teraz tak, 15 metrów tylko lecią, czyli tym razem dużo słabiej. Idą tam pod Cormoran. 25. Mówię przecież. No. Tuomas Jessonen. Jessonen. Nic specjalnego też nie pokazuje, nie, ale... Nie, ale przynajmniej z drugiej serii. Wczoraj nie był. Wczoraj z tym skokiem też by nie był w drugiej serii. A no nie. No zobaczymy, co pokaże teraz Tuomas Jessonen. No może nawet pokazać dobry skok. O! O! Ciekawie, 129 metrów, ale noty po 19,5 i tam nie dziwi. Misia tam wyłapała, żebyśmy posmyrali zawala mu w ryję. Słusznie, to dobre to, noty. To nie my, to realizator ten słusznie. Tuomas Jessonen drugi, gonił zawala mu w ryję, ale on ciągle prowadzi Jansen Butansu. No. Jansen niby lato traktuje... Słabiutki skok, ale jednak to jest marka. Tak, to jest już ktoś, już on wygrał poprzedni, nie ten ostatni, tylko jeszcze wcześniejszy Puchar Mediamondu. Chyba go stać na to, żeby skoczył dalej. Bo to lato traktuje troszeczkę po macoszemu. Ale nie tym razem, nie tym razem! Brawo, brawo, brawo! 141. 269,3. Co myślisz, dzisiaj będzie znowu trzeba 300 parę skoczyć? 300 parę to nie skoczyć, ale zdobyć no tyle punktów, no, potrzeba no, będzie. Nie wiem, co mi chodzi, nie wypominaj mi tego publicznie. To trochę tutaj obniżać moją rangę. Nie uważasz? Nie, nie trzeba twojej rangi obniżać. Bardzo śmieszne. Jakudimir Enerko General teraz. Jakudimir Enerko General, dzisiaj Jakudimirem nie wycieraj. Jakudimir Enerko General, wysokość jak na siebie. No może Jakudimir za 140 też. Oj nie, 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 nie skoczy tyle, bo skok zawali już na progu. No, ale... 20 metrów było chyba, nie? Ojej. Ale noty jakie, proszę zobaczyć, jakie noty!
no, za skok 116-metrowy dostać no. 20. To jest... Oni czasem potrafią tak się zmówić, żeby było śmiesznie. No to chyba dlatego ty. No chyba tak. Daję takie wysokie. Zaraz mety. Zobaczymy. Zaraz to przeanalizujemy. No, to nawet w miarę elegancko to wyglądało. Gdyby troszeczkę błąd popełnił. Ale to nie jest skok na 20. No nie. Tutaj troszeczkę uspokoi ten lot, już ładnie to się prezentuje. A zaraz zobaczymy może... To lądowanie zobaczmy. No ładne, ale to no jest ładne, na krótki skok. No powiedzmy sobie szczerze, na 60 metrze zrobiłby jeszcze ładniejsze. Czy zresztą no, może na 60? Nie, no, może nie. No już 90. Wojtek Becker. Drugi Ukrainiec. No. Dawno nie było trzech Ukraińców w drugiej serii. Może Wojtek wreszcie się obudzi. Wojtek lubi wieczorne spacery. Wczoraj go widzieliśmy, a teraz się ośmieszył. Ojej. Wojtek Becker. 106 metrów. Ojej, ojej. Wczoraj go widzieliśmy? Tak. A tak, na stroju ukraińskim szedł. Chyba tak. Chyba nawet. Tak, ale zaraz zobaczymy, co popełnił, co zrobi źle Wojtek, bo to po wyjściu z progu nie wyglądało źle. Myślałem, że to będzie dobry skok. Wojtek Becker. Zobacz, to jest wszystko w porządku. Już tu widzę, mu troszeczkę odchodzą narty, już znowu ten sam błąd zaczyna popełniać. O, jest bardzo płasko narty poprowadził i tu już stracił całą prędkość, stracił całą wysokość. Chciał się telemarkić. Popularny Wyda telemarkiem teraz wylądował, ale to mu dało tylko miejsce. Ósmy wyprzedził Smoczesku, Ramana i Dezensekcję. I to powiedzenie masz Łydy większe niż Wojciech Beck. Heinrich Linimusso. Heinrich Linimusso, kolejny Austriak, kolejny bardzo nisko i kolejny, który skoczył słabo w pierwszej serii. Zobaczymy, co teraz pokaże. Skok dobry. Dobrze. Dobry, ale jednak przeciętny. 127,5 metra. Heinricha Mussolini, Heinricha. I drugie miejsce, jak na razie, z dużą stratą do prowadzącego zawodnika. Dlaczego czyta się to nazwisko w tym? No bo czasami się też tak czyta. Ale po co? Nazwisko i nie. Ale po co? No tak dla rangi na przykład. Ale ja czytam ciebie... Majkara. Kot Apoloniusz Bartosz? No, dlaczego nie? A po co? Można czasami. No można, ale to głupie. Jakie głupie? A może przeczytajmy Papaz Żej Sven. Papaz Żej Sven. No. Będzie teraz pyk, stryk, patrz. Pyk! A, myślałem, o, że... to może być dobry skok nawet. Szwajcara, no brawo, brawo, naprawdę. Trochę leciał jak taki nieszczęśliwy. Ale dwa dobre skoki, no, naprawdę. No, to dawno nie widzieliśmy, że Svenżej Papa tak skoczył. Zobacz, on tak leciał jakby za karę leciał. Właśnie tak jakby od niechcenia. No, zaraz to zobaczymy, z tego ujęcia powinno widać to dobrze. No. No tak... Po prostu pomyśl sobie, skoczę, bo skoczę. Skoczył naprawdę dobrze. No, no. Z tylu to tutaj tak średnio widać coś ładnego. Sfalowało nic w powietrzu. Podejście do lądowania, to, ale wylądował w sumie ładnie. Lepiej niż Simonamon. No i po 19 to tam, no nie wiem. Mariusz Kamieniuk. Jeżeli Jakudymik mógł dostać 20. A to ty, to tak. To Kamieniuk dostaje 19, 21. Jakby też za wcześnie troszeczkę spróbuj, słabiutki skok. Ua, ua, no poziom tych zawodów jest katastrofalny. Katastrofa, siódme miejsce Kamieniuka. Musimy poczekać jednak, przepraszam Państwa za ten poziom, ale musimy jeszcze poczekać do tych najlepszych, żeby coś się nam ruszyło. Poczekaj, bo tu zaraz się zacznie. Proszę o Szabo, Kremsen, Mustafa, ostatnie słowa. Antti Pojarsen. No jak tam skoczy z Motuwa, zobaczymy. On ma dwa pseudonimy, Złotuwa bądź Upo. No i teraz Upo! Oj, dobry skok. No. 125, to jest trzecie miejsce. Chciałeś prowadzić zawal mu w ryję? Tak jest, to przecież to jest 138, 141. Nie, gdzie zawal mu w ryję? No co ty? Troszkę nam się... Trochę mi się pomieszało. Butansu prowadzi. No tak. Zapomnieliśmy o tym Butansu, trochę ma nawet przewagi. 20 punktów. No to troszeczkę minimalna przewaga. No... Gosho Szabo teraz? No to Gosho Szabo też. To już chyba nie jest niespodzianka. Jestem w szoku. Nie, jest niespodzianka. Dlaczego? No co, no widziałeś go taką samą kiedyś poza równej stopni tolerancji? No, ale już punkty zdobywał. No zdobywał, ale jest regularnym zawodnikiem. 3. Ale zobaczmy, co teraz skacze Gosho Szabo. No punkt K. No. Nie urwał niczego. Ale szóste miejsce. Punkty będą. No, jak ktoś nawet coś napisał na czacie, już zobaczę. Pogadaj sobie z Państwem. Witam Państwa serdecznie.
Nie no, Gosho Szabo jednak. Punkty będą. To jest dla niego najważniejsze chyba. Tak, całe Węgry będą fetować dzisiaj. Gregor Kremensen. No, czy zagra nam jak na organach? Pasjonat piłki nożnej. Były trener. Były trener. Obecnie teraz skoczek i skoczek chyba nawet niezły. Oj, obejmie prowadzenie czy nie? Nie. Aj, drugi, ale minimalnie. Minimalnie, 268,4, ale bardzo ładny skok. Widziałeś go tak w powietrzu? Trochę pasywnie, ale dobrze. Taki on sobie skoczek taki. Kremensen leci. Taki niby niepozorny. Taki mały krem. Grubawy misiek taki. A tu zobacz. No tutaj przy Borisie z Gimbaszwilim to on jest to taki... anorektykiem. Nie, to taki bubu. A ten to jest jogi. A to jest bubu. O, coś nam się ten komentarz bardzo na takie luźne tematy szedł. Nie. Nieprawda, no nie widzisz a tutaj zależności między bubą a Kremensenem? No postaw Kremensena obok Borisa z Gimbaszwiliego, bubu i jogi. Marku, chyba się nie wysypiesz. To prawda. Ale Mustafa Stacjonar teraz. No więc chyba warto popatrzeć. Człowiek zagadka. Jeżeli on skoczy pierwsze miejsce, to ci chyba piwo kupiliście. Znaczy nie piwo, tylko Kenigera. Tak. O, i chyba może skoczyć, tylko nie zepsuj tego. Nie skoczy. Aj, szkoda. O. Ale ładnie leciał. No i tak dobry konkurs w wykonaniu Turka. Mustafa Stacjonara, no on będzie najgorzej 31. No właśnie, 10 punktów mu dopiszą. No to on może... Jakiś taki turecki. A się pozmienia nam w tej klasyfikacji generalnej, no. Szczególnie na dole. Tak, on tam ruszył trochę. Pasi Kalien, też wysoko jak na siebie, 12. No. Czy mu coś będzie nie pasić teraz? Zobaczymy. Pasi Kalien. Dobrze. No nie dobrze. Sikawien. Nie powtórzył tego skoku z pierwszej sekundy. No 18 metrów krócej to jest jedno. Trochę wstyd. Wstyd, no. No wstyd. I Mustafa Stacjonar najgorzej 20. Żeby Turek miejsce 20 zajmował cały czas, to mógłby z siebie naprawdę. No ja chciałbym zobaczyć już ten koniec konkursu i to, co się dzieje tam na dole klasyfikacji generalnej. Oj, tam to się będzie ciekawe. To nawet ciekawsze niż miejsce pierwsze. No to miejsce pierwsze, co Kobe Kobi może mieć? No ja myślę, że będzie, no. Zobaczymy. A może się ośmieszy. Nie, no jest stabilnym zawodnikiem. Georg Szpet. O, Georg Szpet, no to teraz. Zaczyna się już takie poważniejsze skakanie. Albo i nie. Poważniejsze na pewno. Ale na pewno nie jest to gra o podium. I Szpet krócił. To nie była gra o tron, nie. Trzeci dopiero. Ojej, coś się stało z tym zawodnikiem. No. Wczoraj tak świetnie skakał. A dzisiaj? Się fatalnie. Może on jakiś tam... Taki coś tam, wiesz... Nie wiem. Jakiś Amstel, albo Barka, albo Jupiler, nie wiadomo. Heineken, chyba holenderski. A to wszystko co powiedziałem to też holenderskie, bo nie pamiętam niemiecko. Bawaria, ale to bezalkoholowa. Bock czy Beck, coś takiego jest. Becker. Becker. No. Może Becker lubi Becky. A może, ale od tyłu to można czytać, no bo jak ty czytasz nazwisko od tyłu, no to też można. Rekep, no. O. A tutaj nam przeskoczył Filipe Wolf na prowadzenie. 136,7. Troszeczkę się zagadaliśmy. Przepraszamy Państwa. O, taki ładny Filipe Wolf. Trochę do Wojtka Beckera po prostu. I duży, mały. Znam się realizator. Jaka debilak. Rozluźnił za bardzo. Tak, jaka debilak teraz. No teraz trzeba już naprawdę skoczyć. Tak, tutaj już jest poziom, no. To chyba jeszcze nie jest poziom, by walczyć o podium. Nie no, gra o zwycięstwo to się zacznie od chyba Sami Noreja. Moim zdaniem. Zgadzam się. Ale jaka debilak, no walka o obronę dziesiątki, więc czyli... Obronę dziesiątki, o tak chyba no nawet szóste, siódme miejsce. Tak. Chyba, żeby skoczył, jak skoczył. No nie życzę mu tego, ale chyba nie skoczy, ale jest naprawdę świetny skok! Bardzo daleko, będzie ponad 300, jest! No, 390. Dobry skok, jaki debilaka, 20. No i zaczął nam się w końcu konkurs jakiś porządny. I co, jesteś dumny z niego? Jestem dumny z niego. A ja jestem mniejszy. Szkoda, że tak postępowanie skakał. Ale wygrał skocz na koniec, wygrał. Ale to nie jest, ale no normalny skocznik to nic ciekawego nie prezentował. A no nie. O, czekaj, to coś napisał. Ci
Jeździ napisał, że pamięta, jak przyniosłem na zajęcie do degustacji czeskie piwo. To prawda, razem z Akselem i z Pająkiem przyjeździmy na degustację. To był brewer! Tak, to był brewer. Ja zapomniałem, że to jest czeskie. Sojer Lokero, no właśnie, zobaczymy. On tutaj musi... Około 141 nawet, to dużo. Musi naskrobać trochę tych punktów do klasyfikacji generalnej. Gonić, no właśnie. Troszeczkę stracił do liderów po wczorajszym konkursie. Ale dobrze. I zobaczmy, co skoczy teraz Włoch. Włoch skoczy naprawdę daleko! Ale pięknie stylowo. 141,5, ale no to niskie. Dlaczego? Przecież tak ładnie leciał. Ale 304 punkty, no zobaczymy. Albo on tak ładnie leciał, ma taki mam przychylny ok, chyba nie. Zaraz zobaczymy. Jakoś darzę go taką sympatię. Ja też. I zobaczmy, no ładnie. Mów, kiedy ci się coś nie podoba. Zobaczymy, może jakoś tutaj tak niestabilnie gdzieś w powietrzu, zobaczymy. Tutaj wydaje się wszystko w porządku. Posąg. Monolit. No i to ma może troszeczkę za wcześnie podszedł do lądowania? Nie wiem, chyba tak. Albo za późno. I tu przysiadł troszeczkę. No nie wiem, do czego się tu mogli doczepić sędziowie. Trochę się doczepili do niego. Tak? Nieładnie sędziowie. Nieładnie. Sojer Lokero o 3-1 wyprzedził Jaka Debilaka. Może z Lokerowi się myślę, że mu się nawet smutno mogło zrobić, żeby tak nieładnie. Troszeczkę. Przykro. Mogło, ale prowadzi, to jest najważniejsze. Ale mógł prowadzić więcej. Adolf Stalinsberg. Zobaczmy, co Stalinsberg zrobi, bo to już jest naprawdę gra o podium. Nie doleci. Chociaż? Czy drugi, czy pierwszy? Drugi! Ale on tam chyba o ile? O 0,9 czy o 1/10? Ale 138. Powiem ci szczerze, że nie pamiętam. 300. O jeden punkt! Stalinsberg też może być smutny, no ale niestety. No i będzie walka teraz już o zwycięstwo. Suilim Saminorej. No. 156,2. Panie Litwinie. Ja bym chciał go na podium. Życzę panu jak najlepiej. No, Suilim Saminorej, popatrzmy. Nie będę nic mówił, popatrzmy. Popatrzmy. Wszyscy w skupieniu patrzą na ten skok. Będzie dobry skok Saminoreja, może objąć prowadzenie i wygrać ten konkurs. Piękny skok Suilim Saminorej, 142, ale no tak. 13,8. Ua. Podium może być. Może być. Fantastyczny skok Suilim Saminorej. Najdłuższy skok drugiej serii. Martin, jestem mnisiem, tam się kontaktuję. Spójrzmy, no pięknie, nienaganna sylwetka w locie. No chyba jeszcze ładnie niż Sojer Lokero leci Suilim Saminorej i nie ląduje na 90 metrze, jak robi to Hirodron Tantor Cormoran, tylko do końca. Pięknie, wyczekał, lądowanie też ładne. Troszeczkę jakby tutaj mu narta podskoczyła, czuby narta, ale tu sędziowie jednak nie byli tak surowi jak w przypadku Lokero. Punkcik pół podejmowali. Ale przewaga jest ogromna. No i Joe Matt no teraz. To tutaj teraz. Joe Matt musi się bronić. Musi się bronić Joe Matt. Zobaczmy, co pokaże Duńczyk. Po tym fatalnym wczorajszym dniu chce się dzisiaj odkuć. Tak jest. Ciężko jest odkupać, ale może mu się uda. Oj, fatalnie spóźnił. Znowu. Ojej. Znowu. Niesamowita sprawa, Joe Matt. No, będzie fatalnie wspominał to pisanie. Naprawdę, Joe Matt bardzo słaby skok. Tylko 94 metry. 19 miejsce. Ryzykował. Ajajajajaj, no. Słabo mu się zaczęła ta druga połowa sezonu. Bardzo słabo. Suilim Saminorej. Za to będzie szedł w górę, Sojer Lokero. No mam nadzieję, życzę Sulimowi jak najlepiej, ale teraz może być drugi. Tak! Łukasz Sienkiewicz. No, Łukasz! Ty już raz wygrałeś. Trzeba tak skoczyć jak w pierwszej serii, no. Żeby tutaj bezpiecznie objąć prowadzenie. Łukasz Sienkiewicz za wcześnie w progu! O Boże! Chłopcze! Nie mogę powiedzieć, czy to jest dorosły mężczyzna, bo on ma dopiero niecałe 20 lat. Chłopcze, coś ty narobił. 78 metrów. 26 miejsce. A myśmy tak wierzyli. No jeszcze został nam jeden. Ale co? Ojej, no. No Łukasz, no co z tobą? No co on tu... Ojej! No fatalnie. Ale tu jeszcze... No nie, no. Mógł popełnić dwa błędy i zrobił 3. O Boże. Tak.
Lekarz Sienkiewicz. O jest, słabiuszki skok, naprawdę słaby skok. Śmieliśmy się z Jonata. No i co, Kobe Kobi, Pika Antalainen i wietrzy balkon nam dopali. No, czy Kobe Kobi może też taki błąd popełnić? Chyba nie, jest ze stabilnym zawodnikiem. No ale zobaczmy, tutaj no, Szelin Szelin Olej już... No, możliwe, tak. Przecież leci nam na podium. I już ruszył Kobe Kobi. Kobe Kobi ten machnął, Mariaki Gasai z taką kamienną twarzą obserwuje poczynanie swojego podobiecznego. Kobe Kobi obejmie prowadzenie. Nie! Nie, chyba nie. Nie! Drugi! Saminorej na podium. 140-21 zapowiadałeś Saminoreja dzisiaj, że będzie walczył o podium Kobe Kobi. No daleko. No lekki skok naprawdę, no co, co tutaj. Ale za mało jest, żeby wygrać z Saminorejem. Nie dzisiaj. Litwin czekał, czekał, czy się dzisiaj doczeka, jest już podium. Czyli to miał taki plan minimum dla niego. A Kobe Kobi... Jak było z lądowaniem? Dobrze, a tak troszeczkę sztywno. Tak troszeczkę sztywno. No, 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 to po 18,5-19 dosyć niskie. Dosyć niskie. A więc dwóch powyżej, no niewiele mu zabrakło w sumie, żeby tego ruszyć, ale zabrakło. Zabrakło 3,5. 3,5, czyli można powiedzieć 2 metry. Riku Pika Antalainen, no! Riku nie sądzę, żeby u siebie zepsuł. Zobaczmy już, nie takie cuda się dzisiaj działo. O tak, dzisiaj to niż, nie, absolutnie nic mnie nie zdziwi. Riku Pika Antalainen. Zobaczmy, co pokaże Pin. Ależ wysoko się odbił z progu. Zobaczmy, gdzie on zawędruje. O, rekord prawie! Zaszalałem. 46! Chyba mamy zwycięzcę, powiem ci szczerze. Chyba jest zwycięzca, bo nie sądzę, żeby on zbyt balkon. Rakieta. Skoczył tutaj 144 metry w drugiej serii. Na to wychodzi, żeby musiał tyle skoczyć. No to Polak. Fantastyczny skok Riku Pika Antalainen. To jest najdłuższy skok tego weekendu. Spójrzmy, no... Na takie coś można patrzeć godzinami. Tak jest. Riku Pika Antalainen pokazał wszystkim. Gdzie ich miejsce? Gdzie ich miejsce na pewno. Złapał formę film. Złapał, tak. Wczoraj, czy to nam był trzeci chyba? Nie, Szwed był trzeci, to czwarty. A dzisiaj co? Może wygrać? Ładnie wylądowane. No Janusz Wietrzy Balkon nam pozostał do końca. Jeżeli Janusz to skoczy, ależ zdeklasował Riku Pika Antalainen. Ależ sobie przewaga, szczerze, ogromna przewaga. Nie ma tutaj chyba... Tam już widzę, przypina sobie narty, Janusz Wietrzy Balkon. Co byś powiedział Januszowi? Ja sprawdzę sobie na czacie, a ty powiedz państwu, co byś powiedział Januszowi. Co ja bym powiedział Januszowi? Myślę, że o zwycięstwo będzie trudno i bym powiedział mu, skocz tak, żeby było podium. Ale i tak trzeba skoczyć bardzo w granicach 138-139 metrów, żeby stanąć na podium ja dzisiaj. Ja pamiętam, prowadził Harachowie, skończył na 15. Prowadził w Garmisch-Partenkirchen, skończył na drugim. Gdzieś jeszcze prowadził, za każdym razem spadał. Dzisiaj ma zadanie chyba najtrudniejsze ze wszystkich, jakie miał stojąc, kończąc konkurs. Panie Januszu, powiedzmy to razem. 3, 4, wszystkiego najlepszego! W ostatniej chwili nam tutaj ruszył Janusz Wietrzy Balkon, nie zobaczmy co będzie. Dobrze leci Polak! Ciągnij Janusz jeszcze! Nie, ale drugi! Chyba będzie trzeci. Drugi! Drugi! Brawo, nie, brawo, pięknie. Brawo! 42-38, poleciał! Dla nas, no nie wytrzymał, ale jest Janusz Wietrzy Balkon, drugi! Jest podium Janusza. Pięknie! Drugie podium, ale Janusz, no... Janusz, coś ty tutaj 0-1 ruszył, no... I niezły z niego tutaj figlarz, Janusz Wietrzy Balkon, no powiedzmy sobie szczerze, wprawdzie spadł z tego miejsca, ale no to nie jest wstyd przegrać z Riku Pika. Jest podium, jest drugie miejsce, jest, są dwa dobre naprawdę skoki i z tego się trzeba cieszyć, z tej zwyżki formy Janusza Wietrzy Balkona. Tak. Po tym dosyć słabym na początku sezonu. Tak jest, w Sapporo był, wprawdzie wygrał ten jeden konkurs, no ale to jednoseryjne, to się każdemu może zdarzyć. Pamiętam, kto wygrał jednoseryjne konkursy, różni dziwni zawodnicy. Chyba wygrał nawet kiedyś, nie, Akira Higa, nie, czekaj, jakiś taki Japończyk. Dziwny Japończyk. Kurde, widzisz? No. I wygrał też jakiś... To było Pragelato 2000 chyba szósty rok. Co, ale nie wygrał... Nie, 2000... Rok Urban? Rok Urban, to no Zakopane, właśnie, Zakopane. Tak. Ale jak ten zawodnik się nazywał? Fumihisa Yumoto. Fumihisa Yumoto. No więc właśnie, jednoseryjne to jest zupełnie co innego. Janusz Wietrzy Balkon, no dumny jestem mimo wszystko z niego.
zobaczmy teraz te wyniki i zobaczmy przede wszystkim dół tabeli. Jak tam sobie nam poradził Justin Dezynsekcja? Tak, jeden punkt, ale... 3 punkty dla Al Ramana. Łukasz Sienkiewicz w zacnym gronie. Zobaczmy, jak Mustafa Stacjonar wysoko, 18. Piękny skok! Igor Goszow Szabo, 16. No, Zawal Mówryja, 15. Miejsce, wow! Stręczyj Papa, 14. Ależ konkurs. A najważniejsze, że Janusz Wietrzybalką, proszę państwa, na drugim miejscu. No ale teraz zobaczmy teraz, co się dzieje tam na dole. Co się dzieje na dole. Patrz! Ależ to będzie niesamowite emocje. Janusz piąty. Już piąty i niewielka strata. Tutaj jeszcze blisko jest Jomat. I zbliżył się też troszeczkę Georg Szpet, już prawie te 300 punktów osiągnął. No, ależ to będą ciekawe, jeszcze 5 konkursów. Saminory awansował z 14 pozycji na 11. Saminory. Jeden punkt straty do Jacka. No, Jack Szlu, tutaj chyba Saminory się wyjmuje trochę korzystniej. Zobaczmy na dole, co się dzieje na dole. Justin Dezynsekcja spod topora uciekł. Spod topora uciekł tak samo jak Abdal Rahman. Dokładnie tak. Ale... Goszow Szabo już jest 34. Ostasiona 25 punktów już naskrobał. 33 miejsce. Swięcze i Papa widzimy 29 punktów. Masiek 26. Zaraz nam tutaj Szwajcar wyprzedzi Mikołaja. Może tak być. No, Zawal Mówryja 28 miejsce przed Beckerem z dorobkiem 38 punktów. No to już trochę wstyd. Becker to jest jedna z takich większych niespodzianek, powiedzmy sobie szczerze. No a na punkty czeka jeszcze duża grupa zawodników. Znowu coś tutaj w tej naszej kabinie nie za ładnie pachnie. Halo. Martin Sternisien do nas zadzwonił. No już za chwilę zejdziemy, zrobimy z panem wywiad, proszę poczekać. Chwileczkę. Już momencik. Martin Sternisien i Jack Szlu za chwilę do nas. Tak, będziemy przeprowadzać dwa wywiady jednocześnie. Które jutro opublikujemy, proszę państwa. A więc tradycyjna analiza, kto z zawodników ostatniego miejsca może zdobyć. Francesco Bonus? Nie. Palen Coupé? Może zdobyć. Może. Ale jak dostał tej epilepsji, to może nie zyskać. Jestem podbudowany po skokiem Hinkenwria w serii próbnej. Może to jakiś taki prognostyk na punkty. Przynajmniej na ten jeden punkcik. Ale na Mamucie coś tam zdobędzie, zobacz. Niran Igeria? Nie. Kali? Kali też. Raczej nie. Hinkenwri? No liczę, że tak. Boris Gimbaszwili wciąga, w niego wierzę. Ja też myślę, że może zdobyć te punkty. No, Toniek Busek? No to tak wątpię. Angel z Parisa? Może Andrii Pochylski. Pochylski dawałby większe szanse niż dla Angela. No, konkurs ciekawy na pewno. Oj, ciekawy. Mimo wszystko powiem szczerze, bardzo ciekawa rywalizacja. Jeszcze zajrzę, kto tam na końcu widzę napisał coś. Czyżewska. Zawiódł się na Sienkiewiczu Czyżewska. Zawiodła, przepraszam. A my zobaczymy, gdzie kolejne zawody. Klingenthal. Oj, bardzo trudna skocznia. Trudna, ale to te zawody, powiem szczerze, będą jakieś tutaj chyba gdzieś w środku tygodnia. Nie wiem, zobaczymy, będziemy państwa informować. Dziękujemy bardzo. Bardzo ciekawy konkurs. Dziękujemy bardzo za uwagę. Będą się z państwem już żegnać Marek Rudziński i Apoloniusz Szkot. Proszę państwa, dziękujemy za uwagę. Ciekawa, naprawdę ciekawa druga seria. No i cóż, to tyle. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia. Żegnaję się z państwem. Apoloniusz Szkot. Marek Rudziński. Do usłyszenia.